39 podcastu Polana Jakoszewska. Bieg Piastów. Jeden z najważniejszych zawodów na świecie w biegach narciarskich. Zaliczany jest do elitarnej grupy World Lopet, co jest gwarantem najwyższych sportowych standardów. Jednak dzisiaj Bieg Piastów to także festiwal biegowy, gdzie w trakcie 9 dni na Polanie Jakuszyckiej odbyło się około 15 różnego rodzaju eventów. Bieg Piastów obecnie to międzynarodowe święto biegów narciarskich. Bieg kultowy dla wszystkich narciarzy z tej części Europy, można powiedzieć nawet. Świetnie zorganizowany bieg, dlatego dla mnie start w tych zawodach to czysta przyjemność. To historyczny bieg. W tym roku przyjechało wielu kibiców, ale przyznam, że się tego spodziewałem. Dzisiaj to jest inny już troszeczkę Bieg Piastów. 50 i trzeba troszeczkę pocisnąć mocniej zawodowcami. Zobaczymy. Ciężko wytrzymać. Ja po 25 km mam metę, bo są organizowane Mistrzostwa Polski, więc jeżeli nie wytrzymam, to mogę zejść po 25, ale wiadomo, chcę dobiec. Gdy każdy bieg narciarski na świecie był skracany przez złe warunki pogodowe i brak śniegu, organizatorzy Biegu Piastów wydłużyli swój główny bieg. Od kilku tygodni mieliśmy telefony, czy Bieg Piastów w ogóle się odbędzie, ze względu na to, że w Europie nie ma śniegu i nasi przyjaciele z innych biegów World Lopet stracali trasy. Żeby dać jasny sygnał, że u nas ten śnieg jest, wydłużyliśmy trasę z 50 do 51 km. Na Polanie Jakuszyckiej stawili się czołowi biegacze narciarscy z całego globu. Powodem z pewnością była pewna nowość w trakcie tegorocznej edycji Biegu Piastów, ponieważ po raz pierwszy wyniki były zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. W FIS Marathon Cup mamy 50 zawodników najlepszych. Część z Falun przyjechała również, tak jak Tony Livers, ale również mamy Holly Brooks, Amerykanka, Antonelle Confortole, Tatianę Manime z Estonii, to takie faworytki tego biegu. Przybył również Tomas Nowak, lider FIS Marathon Cup. Także cieszymy się, wszystkich zawodników mamy dzisiaj 1927 krajów. Bo Bieg Piastów jest Pucharem Świata. To cały region może się tym pochwalić, że ma imprezę pucharową u siebie. A ta impreza ma jeszcze jeden walor, ogromny walor, że ten, który ledwie chodzi o nartach i spokojnie przejdzie 50 km, to on też startuje w Pucharze Świata. I to jest dodatkowa wartość. Obsada tegorocznego Biegu Piastów jest wyjątkowa, zwłaszcza biegu na 50 km, ponieważ jest to jednocześnie Puchar Świata w biegach długodystansowych. Jesteśmy bardzo dumni z tego. W tym roku zaapelowaliśmy do kibiców, żeby wyjątkowo licznie się stawili, dostępiliśmy im Polanę. Dotychczas było to inaczej, kibiców było niewiele, ale w tym roku dopisali nam.
serce się cieszy, usta się cieszą, że jest się burmistrzem tak kapitalnego miasta, tak kapitalnej Polany Jakuszyckiej, tak kapitalnego wydarzenia. Jestem dumny. Takie miejsce symboliczne i zawsze taka dobra, pozytywna atmosfera. Dobrze, że jest śnieg, że jest dużo ludzi, że to jest tak jak zawsze święto biegania na nartach. I wiem, że tutaj ciągle o tym mówimy, że tu trzeba jeszcze bardziej inwestować, jeszcze bardziej się angażować, że to nie tylko, żeby takie imprezy były promocją nie tylko regionu, ale całego kraju. Mamy bardzo duże plany w stosunku do i tej imprezy, ale również całej Polany Jakuszyckiej. Dzięki naszym staraniom została ona wpisana jako inwestycja ważna dla rozwoju sportu polskiego i myślę, że już w przyszłym roku przystąpilibyśmy do inwestycji na około 40 milionów złotych tutaj na Polanie, żeby zrobić Europejskie Centrum Sportów Zimowych. Jak zwykle w takich imprezach, które się dzieją nie tylko w Jeleniej Górze, ale tu w regionie jeleniogórskim, w Kotlinie, w aglomeracji jeleniogórskiej jesteśmy zawsze obecni. Cieszy nas to, że po raz 39 Bieg Piastów się odbywa. Jest to taka impreza, która ściąga nie tylko amatorów sportowców, ale i sportowców z Polski i właściwie z Europy. Po ponad 2 godzinach poznaliśmy zwycięzcę biegu na dystansie 51 km. Po emocjonującej walce w końcówce wygrał Czech Petr Nowak. Nie wiem, co powiedzieć. To moje pierwsze tak duże zwycięstwo w tym roku. Bardzo długo na to czekałem. Jestem z siebie zadowolony, zwłaszcza, że w końcu się przełamałem i widać, że forma rośnie. Teraz wszystko jest już dobrze. Bardzo się cieszę. Czekałem do ostatniej chwili z przejęciem prowadzenia. Nawet nie wiem dokładnie, co się działo. Po prostu na ostatnim odcinku pchałem najmocniej, jak tylko potrafię i udało się. Bardzo się cieszę. Wśród pań najlepsza okazała się Estonka Tatiana Manninima. Bardzo się cieszę, że zwyciężyłam. Myślę, że to był bardzo trudny bieg, a zwłaszcza finisz. Hej, finisz! Bardzo wysoko uplasowali się także Polacy. Najlepszy z naszych krajanów zajął 10. miejsce. Zdecydowałem się polecieć bez smaru, bez smaru na trzymanie, tylko pchałem bez krokiem, także bieg był bardzo ciężki. Co mogę powiedzieć, jestem zadowolony z tego biegu. Trasa była bardzo wymagająca na ostatnich 10 km. Walczyłem z wieloma kryzysami, naprawdę zacząłem je skurcze łapać tutaj w rękach, w tricepsach, także dzięki Bogu, że doleciałem. Jestem bardzo z tego zadowolony. Na 23. miejscu na mecie stawił się także pierwszy z Jeleniogórzan, Piotr Skowron. Pierwsze 15 km, 20 km trasy męczyłem się z sobą i męczyłem się z nartami, które niestety zalodziły. Biegacze wiedzą, co to znaczy. Po prostu śnieg złapał mi o smar i było ciężko w ogóle biec. Później warunki się zmieniały, z minuty na minutę było coraz cieplej i ta narta szybciej szła i mogłem od Orla przyspieszyć, czyli to jest jakiś 30 km. No i zdążyłem jeszcze tam kilku zawodników wyprzedzić i dobrze pobiec.
Na ceremonii rozdania nagród miał miejsce bardzo miły akcent. Członkowie Stowarzyszenia Bieg Piastów, kibice i zawodnicy podziękowali Julianowi Gozdowskiemu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój i popularyzację biegania na nartach. Kolejne karty historii legendarnego już biegu Piastów zostały zapisane. W przyszłym roku jubileuszowa 40. edycja.